Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No witam serdecznie, CSGO Skins dzisiaj, Emeczka Prince Stream już na sam start się zameldowała. No bitewka z Linem, jak możesz zobaczyć, oczywiście mamy tutaj, no trochę sporo skrzyneczek, bitwa za łącznie 3200 zł, no generalnie, no jak nic z niej nie trafię, to zostaje mi budżet 317 zł. Więc no mam nadzieję, że tak, aha, bo to jest underdog, a ja się tak cieszyłem z tej Emki. Ja się z tego tak cieszyłem, a on underdoga dał, no tego nie zauważyłem. Generalnie, no, konkursik na początku, mam nadzieję, że Ci się podoba kalendarzyk, drogi widzu, kochany. Daj znać, co o tym sądzisz, bo bardzo się starałem, żeby to tak ładnie wyglądało. Znaczy, mam nadzieję, że to ładnie wygląda, tak? Bardzo się starałem, więc daj znać oczywiście w komentarzu, co o tym sądzisz. No i oczywiście standardowo wybierz sobie numerek, oczywiście. Jak chcesz wziąć udział też oczywiście tamtym konkursie w kalendarzyku, no to musisz użyć też kodu CROXY. Oprócz oczywiście zostawienia łapy w górę, suba z dzwonem i no, podbienia. I dołączenia na Discorda, bo to też jest ważne. No, musisz użyć kodu CROXY na CSGO Skinsie. Logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz sobie doładuj i wpisujesz tutaj kod CROXY przez WEX. Przed każdym doładowaniem, jak kod wpiszesz, to masz 10% więcej do każdych płat, więc no, warto używać, są pełnoletnią. Dodatkowo oczywiście 2,50 dla nowych użytkowników. No generalnie tutaj strata jest rzędu 500 zł, więc tak naprawdę jeżeli Lin tutaj trafi jakąś kosę, nie wiem ile to jest procent na te noże. Mam nadzieję, że ten najwięcej, chyba tam 4% jest. No jak nie trafi kosy, no to będzie lepa tak zwana, bo nie poleciała żadna kosa w sumie z tych skrzynek procentowych, a trochę on ich tutaj wrzucił, więc zobaczymy, no zostały ostatnie 3 skrzynie i czy to się tak skończy, stary? Czy to się skończy takim, kurczę, wiesz, niedosytem wręcz, taki niedosyt wręcz. Aha, no. Ten niedosyt na pewno tutaj, że tak powiem, mogę odczuwać ja w tym, co się tutaj stało. No jest to underdog, tak? No, czyli osoba zgarnie najwięcej, która miała najmniej, tak? No, nie zauważyłem tego, przyznam szczerze, nie zauważyłem tego, no ale teraz mam, tak? Znaczy teraz nie mam, tak? Więc zrobimy sobie mały challenge, może od 300 zł do kosy, stary. Dobra, USP, spróbujmy ją sobie zakręcić dwa razy. Zobaczymy, co z tego uda nam się wyciągnąć. No jest USP Flashback, do tego Glock 18. Sprzedajemy, kręcimy jeszcze raz. Zobaczmy, jest Cortex, jest Glock i wszystko za 15. Okej, okay, to jest w ogóle też skrzynia, którą ja kiedyś... No opowiadałem wam nie raz, że CSGO Skins to była w ogóle strona, na której pierwszej otwierałem skrzynki. Jak wiesz, zaczynałem dopiero, że tak powiem, moją karierę CS-ową. To była właśnie strona, na której otwierałem skrzynki. To była pierwsza strona, na której otwierałem skrzynki, tak? I to jest właśnie też skrzynka, którą też dusiłem, pamiętam, na początku. Glock właśnie i USP Case. Więc tak to wygląda. Zobaczmy dalej tą skrzyneczkę. Glock, łasica, USP, flashback. No flashback to ewidentnie, że tak powiem, nawiązanie do pieniędzy moich, które były i których nie ma nagle. Ale generalnie możemy teraz jakby spojrzeć na to z innej strony i możemy sobie pomyśleć, że dobrze, że się tak wydarzyło, bo dzięki temu, że mam mniejszy budżet, to pootwieram sobie więcej tych tańszych skrzynek, a na te tańsze skrzynki w sumie nigdy, wiesz, nigdy jakoś uwagi nie zwracałem, jak miałem, powiesz, kilka tysięcy budżetu, że tak powiem, na opening, więc no, trzeba wyciągać z życia plusy jakieś, tak? Jeśli życie daje ci cytryny, zrób z niej lemoniadę, tak? No tutaj życiowe rady od wuja Kroko, stary. No naprawdę, no doceń to. Ja tu, nawet mi do głowy nie przychodzi, żeby była jakaś inna osoba, która otwiera skrzynki, żeby takie ci rady życiowe dawała. Stary, naprawdę doceń to. Doceniłbym na pewno też, jakby z takiej właśnie taniej skrzyni, którą otwieramy, udałoby mi się zdobyć na przykład takiego
Gaon Manoplera, no, byłby naprawdę całkiem sympatyczny, nie ukrywam. Jest P250 Sia Later, 26 zł. Ej, generalnie, bo ja przedtem nagrywałem ten film, co pierwszy kalendarz był, w sensie pierwszy wrzucony, nie? To dzisiaj już była pierwsza osoba wylosowana i zapomniałem, że wtedy jak nagrywałem ten film, ja go nagrywałem chyba przed meczem NC, a wrzuciłem go po meczu NC. Oglądaliście? Jak oglądaliście, daj znać i... Aha, chwila. Już jestem, że tak powiem, tutaj magicznie pieniążek został... No nieważne, nie mówmy o tym, tak? Co mówiłem? Mówiłem chyba coś o meczu NC, coś mi się wydaje. Daj znać, czy oglądałeś i co uważasz o meczu, bo kurczę, szczerze, spodziewałem się, że właśnie ten mecz może wyglądać w takim stylu, że Astralis zostanie, może nie tyle co zmiażdżony przez NC, ale po prostu wydawało mi się, że NC raczej powinno wygrać i poradzić sobie z Astralis. No ale szczerze, nie spodziewałem się takiego stary pogromu 2-0, gdzie naprawdę, no po prostu wow. I naprawdę cieszę się, że w końcu jakaś polska drużyna na Majorze oczywiście w Kopenhadze się pojawi, ta wiesz, ta w pełni pełnoprawna polska flaga obok drużyny. No coś pięknego stary, no naprawdę. Od czasów VP no czegoś takiego nie doświadczyłem. A nie, czekaj, no było jeszcze Nine przecież ostatnio, tak? No to never mind. Ale fajnie, że ten CS-ik polski jakkolwiek zaczyna wracać na właściwe tory. Dzień dobry, Classic Knife, okej, okay, spoko, podoba mi się to. No taki jeden nóż, no już nam tak naprawdę zwraca całą tą battle. No wydaje mi się, że 15 szynek chyba wrzuciłem. 15 szynek, 1500 zł koszt bitwy, więc to jest naprawdę bardzo dużo, że tak powiem, szans, żeby ten nóż wydrobić. Więc dla mnie jak najbardziej na bitwy skrzynki są całkiem sympatyczne. Takie nawet bardzo sympatyczne. No ale zobaczmy, jeszcze trzy przed nami. Może tutaj się coś zmienić, tak? Może tutaj się coś zmienić, no ale póki co się nic nie dzieje. Otwarcie kolejne. No, nie ma nic. No tylko jedna kosa. Na prawie 30 szynek, no bo łącznie, tak? No okej. Okay. Mogło być lepiej. No ale jesteśmy na plus, tak? 1000 zł na plus, piechotą nie chodzi. Więc Imo jak najbardziej spoci sympatycznie. Ktoś tu bitwę stworzy na 3750 zł. No, powiem, że mocno. Powiem naprawdę, że mocno. No to może... Dragonlorka na farta. Dwie. No trochę sporo. No ale zobaczmy. Wrzućmy też to. Trochę na farta. Dorzucam skrzynkę. Skrzynkę Luxurious. Dorzucam skrzynkę. Ametyst może na koniec, co? Dorzućmy może dwie takie Luxurious, co? No niech będzie. Niech będzie. Podoba mi się to. W sumie może... Może coś takiego? No, idealnie stary. I lecimy coś takiego. Ostateczne starcie, ostateczna bitwa dzisiejszego filmu. 14 skrzynek. Wrzucamy bota Adieko. I zobacz, czy będzie tytuł do filmu jakiś. Wygrałem AWP Dragon Lore na CSGO Skins. Nie wierzę. No zobaczmy. No. Całkiem blisko. Skrzynki teraz 4% na Crimson Weba. Zobaczmy, jak one się tutaj zaprezentują. Koszt tej bitwy 10 tysięcy złotych, więc bardzo dużo. Bardzo dużo. 10 tysięcy, tyle oczywiście dwie osoby muszą za tą bitwę zapłacić. Oczywiście naszej waluty na stronie. Zobaczmy, co? Same naklejki. Dosłownie same naklejki. Jest lipa. Jest mocna lipa, biorąc pod uwagę, że 5 tysięcy kosztowała ta bitwa. No a te skrzynki, co są tam na końcu, te trzy, no to one łącznie kosztują 2000 zł, tak szczerze, więc no 3000 tutaj zebrały nam te procentóweczki, tak? Więc tutaj no wypadałoby, żeby z tej ostatniej może coś tutaj dla wuja poleciało. No zobaczmy, nie ma nic. Okej, okay, teraz Luxurious. A z tego ametystu coś czuję, jakiś rubi tutaj dla wuja spadnie. Bot Adrian w ogóle 5 zł. No nieźle, no już chyba nie. Już chyba nie. Zobaczmy skrzynia z rękawicami. No, nie wiem co tu będzie droższe.
Naprawdę te rękawice są podobne cenowo. Dobra, ametyst musi uratować. No, Seł uratował. No ale z takiej bitwy 3700. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro. Daj znać oczywiście, co sądzisz o kalendarzu. Łapa w górę, kodzik Kroxy. Na CSGO Skinsie. Trzymajcie się. Siema.